pamiętniku młodego mzielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć, w bledkę włożyć i przysmażyć. Dzień dobry. O, moje uszanowanie. Siemanko, wbijaj śmiało. Tak, no ja byłem umówiony na dzisiaj na zabieg. To znaczy na tatuaż. To do mnie, mordeczko. Adam, tak? Tak, tak. Niezgódka, kłaniam się. No, niezgódka. Niezgódka, no, my garowaliśmy razem, tak? No. Słucham? No, nieważne. Mów mi, Brożek. Jak ci bracia, Brożek, kojarzysz? Paweł, dobry był na padzior, ale się skończył. Na Celtiku. Adam. Drewno, jakiego brat i cała pisła tak. No, nie kojarzę. No nic. Brożek to skrót od Ambroży. Ambroży? No. Chwileczkę. Nie wierzę. No. Pan profesor? A! Pan profesor Ambroży Klecz? Tak, czyli jednak dobrze kojarzyłem. Kiblowaliśmy razem. Nie, profesorze. No. To ja, Adam Niezgódka. Adaś. Nie poznaje mnie profesor? Niezgódka! O! Profesor Denny, ja jestem profesorem. No tak, kurde, ja tylko słuchaj. Ja jeszcze tej kasy nie mam dla ciebie. W przyszłym tygodniu będę mieć na bank. Jakiej kasy? Adaś Niezgódka. Uczniem jestem pana profesora z profesora Akademii. Adaś Niezgódka z Akademii, ale jaja. Ja pamiętam, jak ty mało lat byłeś i śpiewałeś te różne piosenki. Witajcie w naszej bajce, dłoń zagrana w ujarty. Jak to leciało, dawaj. Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą go odrzewa. Wszystko jest możliwe, zwierzęta są żywe, a dzieci... Lepszość o tym! Latają samolotem. Chora jazda, nie pipi. Panie pojebane, co byście tam walili w tej akademii? Chwileczkę. Golarz Filip? Wolę Fifi, barber i stylista. Przecież wy byliście wrogami, profesorze. A teraz kombinujemy wspólny interes. Ja dziaram ludzi, a Fifi robi im brody. I w końcu mamy czas oglądać polską ekstraklasy. No. I tak widzę, młody człowieku, że u ciebie z tym koprem pod nosem to za wiele tu nie zrobimy. Ale w sumie najpierw musiałby zapuścić jaja, a potem brodę. Od kiedy pan profesor tatuuje ludzi? A, otworzyliśmy ten salonik zaraz po tym, jak mnie wypuścili. Wypuścili skąd? Spierdno! Skąd? Jakiś niekumaty jesteś, no z więzienia, no. Pan profesor był w więzieniu? Tak. Za co? Za jajco. Za niewinność. A za co? Szpach Mateusz, może pamiętasz, rozpruł się na psiarni, puścił farmazą, że kwas robimy w akademii. Pamiętasz? Ile pan odsiadywał? 15 mi przyklepali. Z początku grypsującym jakoś tak, nie bardzo imponowało, że pracowałem w akademii dla chłopców. Pan profesor w takim środowisku, o Boże. Nie, ja się z ludźmi spod celi zżyłem. Lex, to jest elita. No kurwa. Grypserki, wiesz? Przez te piegi się tak zżyli, bo oni podobny system mają, tylko te kropki se tu tatuowali. I pan profesor wytrzymał te 15 lat? Haha, 15 lat to był pierwszy wyrok. Teraz jestem wielokrotna recydywa! Ale już na legal przeszedłem i z Fifim elegancko biznesik kręcimy. Na legal? Powiedz lepiej mamolatowi jak u tego. Doktora Paj, chyba załatwiłeś. A, zaczął kombinować na boku, to zebrał oklep. Frajer z wolności. Co ten margines ludzki zrobił z profesorem? O, jaki margines? Charakterne, fajne chłopaki. Do dziś do mnie wpadają. Dziarę zrobić, albo na meczyk sobie idziemy na żyletę. To w sobotę za głębiej gramy. Ogolimy frajerów. Ale chwileczkę. Co z akademią? Z dziedzictwem profesora?
Przecież profesor jest doktorem chemii, filozofii i medycyny. No. Profesorem matematyki i astronomii na uniwersytecie w Salamance. Nie, tak, ale nie muszę się już użerać z tymi bachorami. Poza tym z tą Zalewską miałbym się jeszcze handrykilić. Nie, zapomnij, nawijaj lepiej co u ciebie. Nie, normalnie. No. Do technikum poszedłem. Po szkole, potem studia, wieczorowo zrobiłem administrację. Oho. No i pracuję, mam dziewczynę. O. Chcemy się zaręczyć. No i też trochę działam w organizacji pozarządowej. W ogóle jest w porządku. No i fajno! To jaki tatuaż chciałbyś i gdzie? No właśnie. No. Przecież po coś tu przyszedłem. Taką swastykę chciałbym sobie tu na klatce piersiowej wydziarać. Taką, nie wiem, 30-40 centymetrów. Że duża? Wiem, ale kurde, no, raz się żyje, nie? Wiesz co, Adaś? Wypierdalaj mi stąd, jeśli nie chcesz w dziób zarobić! Profesor zwariował. To od tego towarzystwa. Żegnam. Ty, Brożek, za coś ty go tak wyjebał? No co ty, Fifi, przecież przyszedł tu Lamus jeden, rozumiesz, jak gdyby nigdy nic, z plecakiem Lecha Poznań, no co ty? Nie przyczaiłeś? Suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć. A, i potem to zaparzyć.